Cześć, witajcie moi drodzy. Dwa dni temu swą premierę miał Nothing Phone 2, czyli drugi smartfon w historii firmy Nothing, założonej przez pana Karla Pei, dawniej robiącego dla OnePlusa. Ten to jegomość postanowił zrobić smartfon inny niż wszyscy, no i zrobił. Rok temu mieliśmy Nothinga One, a w tym roku mamy Nothinga Tu. Jak widzicie, troszeczkę się różnią już nawet kolorem, ale ogólny styl pozostał ten sam. Pozostał w nich największy wyróżnik, interfejs Glyph. W nowym modelu, jak widzicie, ten interfejs Glyph, czyli światełka pod pleckami, mają troszeczkę inny kształt i sporo nowych funkcji. O nich za chwilę, bo najpierw skupię się jeszcze na designie, bo tak naprawdę stylowa tego telefonu to jest jego najpoważniejszy, najistotniejszy wyróżnik. To jest telefon dla tych, którzy chcą się wyróżnić, którzy chcą mieć smartfon inny niż wszyscy. Oczywiście 3/4 tego designu leży na pleckach telefonu. Poza świecącym interfejsem glifowym mamy przezroczysty panel ze szkła, a pod nim widoczne imitacje bebeszków telefonu, chociaż jeden zdaje się jest prawdziwy, to cewka do ładowania indukcyjnego, bo ładowanie indukcyjne jest i to już się właśnie dowiedzieliście. Oprócz tego jest tutaj też taka mała diodka, indykator nagrywania filmu. Ona może migać, kiedy filmujecie, ale tak naprawdę najważniejsze jest to, że plecki są przezroczyste. Jest ten bajer, tylko że teraz ten bajer trochę zszarzał. Będzie też wersja biała, myślę, że bardziej efektowna, zresztą tak samo było w ubiegłym roku, ale ta wersja grafitowa, no cóż, jest jaśniejsza od ubiegłorocznej czarnej i powiem Wam szczerze, ubiegłoroczna podobała mi się bardziej, nie tylko ze względu na kolor, ale o ukształtowanie tylnego panelu. W tym roku ten tylny panel troszeczkę zaokrąglono. Może po to, żeby telefon przyjemniej leżał w dłoni. Może po to, żeby bardziej odróżniał się od iPhone'a, bo to zarzucano na Nothingowi 1. Chociaż podobno tegoroczny iPhone też ma mieć zaokrąglony tylny panel, więc nie wiem, może to takie wyprzedzenie tego podobieństwa. Nie wnikajmy. W każdym razie, poprzedni model dawał naprawdę poczucie premium, kiedy się trzymało go w dłoni. Był zimny, to było szkło i to się czuło. Te kanciaste linie, no oczywiście przy wspominające nieco iPhone'a, ale jednak dawały poczucie takiej solidności, takiego naprawdę premium. Natomiast w tym roku producent zapewnia, że to jest szkło, a w dotyku ono jest jak plastik. A najgorsze jest to, że kiedy postukamy w ten telefon, słyszymy echo. Tak jakby tam pod spodem było powietrze, zresztą pewnie jest. Dla porównania zeszłoroczny model. Nie ma aż takiego echa, prawda? A też był przezroczysty tył. Także tu troszeczkę powiedziałbym downgrade, ale nadal telefon robi mega duże wrażenie. Zwraca na siebie uwagę, szczególnie jak zacznie świecić glifami i z pewnością pozwoli Wam wyróżnić się wśród znajomych. To na bank. Oczywiście, jeżeli chodzi o jakość wykonania, to poza tym echem nie mam żadnych zastrzeżeń do sposobu montażu tego telefonu, do użytych materiałów. Jest tutaj taka podstawowa pyło i wodoszczelność IP54, czyli takie uszczelnienie na wszelki wypadek. Jest oczywiście metalowa rameczka i to wszystko jest fajnie sztywno złożone. Tutaj nic nie trzeszczy i nic wielkiego się nie dzieje. Pod tym względem nie mam się absolutnie do czego przyczepić. Raczej nie przyczepią się też do wyświetlacza. No może poza tym, że fabrycznie chroni go niezbyt trwała folia, która bardzo szybko się rysuje, co zresztą zapewne widzicie na przebitkach. No niemniej jakąś ochronę na start dostajemy. Docelowo ja bym proponował raczej zakupić od Nothinga dedykowaną szybkę. W każdym razie sam wyświetlacz naprawdę daje się polubić. Ma wąską i niemalże symetryczną ramkę, co wygląda naprawdę dobrze. Ma dobrą jasność, dobry kontrast, świetnie odwzorowuje kolory. Ale to nic dziwnego, bo to OLEDowa matryca z technologią LTPO, z HDR10+, z certyfikacją przyjazności dla oczu, no do tego z rozdzielczością Full HD, oczywiście szkiełkiem Gorilla Glass i z częstotliwością odświeżania oczywiście adaptacyjną, regulowaną w zakresie od 1 do 120 Hz. Ewentualnie oczywiście możemy sobie wymusić 120 na stałe, tylko po co? I tak jak powiedziałem, ekran w słoneczne dni daje radę. Sprawdziłem, ta folia trochę przeszkadza, ale rzeczywiście maksymalna jasność, te 1600 nitów, które deklaruje producent w trybie automatycznym, jak najbardziej zapewne się pojawia, ponieważ korzystanie z telefonu jest możliwe nawet kiedy bezpośrednio promienie słoneczne walą nam w ekran. Także to jest naprawdę fajne. Skoro już mowa o ekranie, to jeszcze tak dwa słowa o ergonomii zabezpieczeniu. Jeżeli chodzi o ergonomię, no to jest tutaj rozwiązanie, za którym specjalnie nie przepadam, czyli
Po jednej stronie mamy klawisz łącznika, a po przeciwnej stronie niemal dokładnie na tej samej wysokości klawisza głośności. Znam to z Oppo, znam to z OnePlusów i nadal tego nie lubię, bo ciągle przyłapujemy się na tym, że odblokowując telefon jednocześnie sobie go przyciszam albo pogłaśniam. No nie lubię tego rozwiązania, ale jak wy jesteście do niego przyzwyczajeni, to problemu nie będzie, bo przyciski są w takim miejscu, że idealnie trafiają pod paluch. Czytnik linii papilarnych również znajduje się w dobrym miejscu, nie zmusza nas do gimnastyki kciuka i jak na podekranowy czytnik linii papilarnych działa całkiem dobrze. Alternatywnie mamy oczywiście odblokowywanie za pomocą rozpoznawania twarzy, ale takie proste w oparciu o obraz przedniego aparatu, także raczej używajcie paluszka. Co do interfejsu, interfejs Nothinga przeszedł modyfikację, teraz już się nazywa Nothing OS 2 i jak widzicie prawie się udało. Udało się ujednolicić wygląd interfejsu, ale tak nie do końca, bo nie wszystkie ikony zmieniają kolorek na ten pakiet, nazwijmy to Nothingowy, ale są bardzo fajne widżety w tym interfejsie. Interfejs jest czytelny, prosty, przejrzysty, pozbawiony śmieciowych aplikacji, pozbawiony zbędnych dodatków. Tutaj nie ma żadnych udziwnień, poza tym, że wygląda oczywiście nieco inaczej niż typowe interfejsy Androida, typowe launchery, nakładki i tak dalej. Tu Nothing starał się zrobić coś innego. Pocieszające jest to, że Nothing OS już nie ma problemu z polskimi znakami. Polska czcionka jest już wyświetlana normalnie w modelu poprzedniej generacji. No niestety nie było to tak oczywiste. Zatem interfejs naprawdę na plus, a jak wygląda działanie tego telefonu, jak wygląda jego wydajność? No cóż, moi drodzy, jest naprawdę dobrze, co nie oznacza, że nie mogłoby być lepiej. Już wam mówię, w czym rzecz. Mamy tutaj Snapdragon 8 Plus generacji pierwszej i już wiecie, co to oznacza. Zimno to tutaj nie będzie. Telefon bardzo zręcznie potrafi się przemienić w grzejnik do rąk. Oczywiście nie przekracza granic przyzwoitości, ale poczujecie, że jest dobrze ciepły. A co za tym idzie, w pewnym momencie objawi się kolega throttling, czego nie polubią szczególnie ci, którzy długo lubią sobie pograć na smartfonie. Przy krótkich rozgrywkach. Przy nagrywaniu krótkich secików wideo nic nie poczujecie, ten telefon naprawdę będzie super płynny i super wydajny. Problemy się zaczną, kiedy tak zaczniecie sobie grać po pół godzinki, względnie kiedy będziecie długo nagrywać wideo, no to wtedy już możecie zauważyć jakieś tam drobne przycinki. W każdym razie, telefon przez 80-85% czasu na pewno zapewni wam pełną satysfakcję, jeżeli chodzi o wydajność i w żaden sposób nie będziecie mieli powodów do narzekania. Natomiast może się zdarzyć, że zrobi się ciepły i zacznie trotlować, czyli ta wydajność zacznie zjeżdżać w dół. Czas na parę słów o akumulatorze. Bateria nie ma tu jakiejś nadzwyczajnej pojemności, bo 4700 mAh, a ładowanie też nie jest nadzwyczajnie szybkie, bo 45-watowe. Do tego mamy, tak jak już wcześniej wspomniałem, bezprzewodowe ładowanie 15-watowe, no i ładowanie zwrotne 5W. Czyli w zasadzie wszystko tak, jak powinno być, powiedzmy, we flagowcu, tylko że nie takie super, hiper nadzwyczajne. Co ta bateria potrafi? Moi drodzy, akurat tak się zdarzyło, że przytrafił mi się wyjazd służbowy z Nothingiem w ręku i powiem wam szczerze, że skubany mnie nie zawiódł. Wytrzymał bardzo długi dzień pracy, od bladego świtu tam od 4 rano do późnej nocy, takiej gdzieś 2 rano kolejnego dnia. Dał radę skubany, a w międzyczasie tłukłem mnóstwo zdjęć tym telefonem. Sporo z niego dzwoniłem, siedziałem na mailach, na socialach i tak dalej. Także dostał za swoje i skubaniec wytrzymał. Strasznie mi się to podoba. Czyli możecie być pewni, że cały dzień ten telefon wam spokojnie wytrzyma, a przy takim lżejszym użytkowaniu to 2 dni też na dużym luzie. Ładowanie, no cóż, ładowarki w komplecie nie mamy. Używałem innej ładowarki i ładowanie trwało tak w granicach 45 minut do 50 kilku, zależnie od tego, od jakiego poziomu naładowania zaczynałem. W miarę szybko, no ale powiedzmy to sobie szczerze, bez rewelacji, po telefonach, które się ładują w kwadrans, no to taka raczej odmiana na minus. Na usprawiedliwienia dodam, że poprzednik wcale nie był lepszy, także może po prostu powinienem się zachwycić tym, że w ogóle jest indukcja na przykład. Przeciętnie jest, jeżeli chodzi o baterię, ale na pewno nie można powiedzieć, żeby było źle. Oczywiście niezmiennie irytuje mnie brak ładowarki w komplecie, no ale to już znak czasów niestety. Jeżeli chodzi o komunikacyjną stronę, absolutnie żadnych zastrzeżeń nie mam do tego telefonu. Ma bardzo fajnie brzmiące głośniki stereo. Co prawda pamiętajmy, nie jest to
stereo takie symetryczne, ten górny głośnik jest mniejszy, ale wyczuwana jest baza stereo, jest nawet trochę niskich tonów, najważniejsze, że głośniki nie charczą, nie popierdują, gra to przyjemnie dla ucha, jeżeli chodzi o jakość podczas rozmowy, również dźwięk jest jak najbardziej w porządku. Tu niczego niepokojącego nie zauważyłem. Jeszcze parę słów o interfejsie glifowym. Bo to, że on sobie świeci, pokazuje jakieś tam powiadomienia, to już zapewne wiecie i o tym się nie trzeba jakoś tam szczególnie rozwodzić. Jest fajny bajerek, no ale przejdźmy do strony praktycznej. Bajerek ten, po pierwsze, może prezentować powiadomienia i co ważne, teraz możecie sobie sami skonfigurować to tak, żeby w odpowiedni sposób migało, chociażby kiedy nadchodzi połączenie z danego kontaktu, czyli do kontaktu możecie sobie przypisać dzwoneczek, możecie sobie przypisać sygnał świetlny, wtedy na pierwszy rzut oka będziecie widzieli, kto dzwoni. To jest szczególnie przydatne wtedy, kiedy wyciszycie dzwonki, jest taka możliwość zrobienia tego jednym ruchem, flip to glyph, kładziecie telefon ekranem w dół i wtedy automatycznie włączają się, kiedy macie tą funkcję aktywną oczywiście, włączają się powiadomienia świetne. No i zależnie od tego, co zamruga, będziecie wiedzieli, kto akurat do Was dzwoni. O tym, że można to doświetlenie wykorzystać przy filmowaniu, przy robieniu zdjęć, to już Wam powiedziałem. Ma ono jeszcze kolejną ciekawą funkcję, może działać z aplikacjami. Póki co działa tylko z Uberem i robi po prostu za wskaźnik stanu. Pokazuje, jak daleko kierowca jest od Was za pomocą światełka, które się po prostu wydłuża tutaj. Niby drobiazg, ale może być przydatny. O sobie popatrzcie, zamówiliście sobie taryfę, jesteście na jakimś spotkaniu, randce, whatever i nie wypada co chwila patrzeć na telefon. A tak Nothing sobie leży na ekranie, wy patrzycie mu na plecki, na pleckach się świeci światełko i wy wiecie, za ile kierowca będzie, kiedy się trzeba zbierać. Fajne, nie? A teraz pomyślcie, jakby to można było ograć w innych aplikacjach. Może coś fajnego Wam wpadnie do głowy, to napiszcie na Nothinga, może zrobią. Oczywiście glify mogą też pokazywać stan naładowania baterii, kiedy podłączycie ładowarkę. Tu jest też taki sprytny minutnik, który za pomocą światełka Wam pokaże upływający czas. I w sumie myślę, że czas tych glifów dopiero przed nami, ich funkcjonalność będzie się poszerzać i dojdą nowe ciekawe funkcje, może w trzeciej wersji interfejsu, a może jeszcze w tej drugiej w drodze update'u. Myślę, że jeszcze tutaj nadal tkwi jakiś spory, niewykorzystany potencjał. A jak wykorzystano potencjał aparatów fotograficznych? Moi drodzy, mamy tutaj dwie 50-megowe matryce. Nie są oczywiście tego samego rozmiaru, bo jedna to jest 1x1,56 cala, druga 1x2,76, czyli mniejsza. Główna matryca ma całkiem fajną przysłonę 1,88 i optyczną stabilizację obrazu, natomiast druga jest szerokokątna, już niestety tylko z cyfrową stabilizacją obrazu, z polem widzenia 114 stopni, przysłoną 2,2 i do tego oczywiście z funkcją makro. A z przodu w dziurce, ekranie mamy 32-megowy aparat z matrycą 1x2,74 cala i przysłoną 2,45. Jak to wszystko robi zdjęcia? Powiem Wam szczerze, jestem zaskoczony całkiem dobrze. Naprawdę w Nothingu mamy progres względem poprzedniej generacji, co strasznie mnie cieszy i zdjęcia są jak najbardziej oglądalne. W dzień to nawet nie ma o czym gadać, są po prostu bardzo dobre zarówno te z obiektywu głównego, jak i te z obiektywu szerokokątnego i co ważne, nieszczególnie się między sobą różnią, jeżeli chodzi na przykład o wzorowanie barw. Wiele smartfonów ma z tym problem, Nothing 2 nie ma. Zdjęcia nocne też są naprawdę fajne, ale tu już zaczynają się pewne niedociągnięcia, których myślę nie można przemilczeć, aczkolwiek nie są to jakieś dramatyczne niedociągnięcia. Przede wszystkim oczywiście mamy tryb nocny, ale niestety po jego łączeniu zauważyłem, że tracimy trochę odwzorowanie detali w skrajach kadru, szczególnie w narożnikach. Wygląda to trochę tak, jakby to było winą optyki, ale wiadomka, to jest raczej kwestia czegoś w oprogramowaniu, możliwe, że to z czasem w aktualizacjach poprawią, ale da się to zauważyć oczywiście po powiększeniu zdjęcia, bo na ekranie telefonu zdjęcie tak czy siak wygląda świetnie. Jeżeli chodzi o zdjęcia wykonywane przy naprawdę małej ilości światła, no to oczywiście tutaj telefon będzie starał się wyciągnąć jak najwięcej, tylko że kosztem oczywiście odwzorowania detali, na przykład zrobiłem takie przykładowe zdjęcie muru ceglanego, gdzie nawet nie widać połączeń między cegłami, nie widać fugi, bo po prostu aparat to wszystko rozmył, próbując pokazać w ogóle ten mur. Także nie jest to poziom super flagowy, ale jest naprawdę dobrze i jeżeli chcecie mieć dobre zdjęcia, a zastanawiacie się nad wyborem tego
tego telefonu, to tak, spokojnie, on wam zapewni naprawdę porządne foteczki i tutaj o jakość zdjęć możecie być spokojni. Niemniej nie będą one na poziomie najlepiej fotografujących smartfonów, ale ogólnie jest naprawdę dobrze. Selfiakom też nie można zbyt wiele zarzucić, czy to w dzień, czy to w nocy. Są całkiem przyzwoite. Jest to naprawdę taki porządny, stabilny poziom. Rzadko zdarza się, że zdjęcie wyjdzie nieudane tak zupełnie. Nawet tryb portretowy działa całkiem fajnie, bo nie poległ na fotografii z rozmyciem krzaczka na tle krzaczka. Tutaj udało się wyciągnąć obiekt pierwszoplanowy, a drugoplanowy obiekt zgrabnie rozmyć. Naprawdę mnie zaskoczyło. Generalnie za jakość zdjęć czystym sumieniem mogę Nothinga 2 pochwalić, a jak nasz Nitzfon robi filmy. Też dobrze, w dodatku pozwala na przełączanie się pomiędzy obiektywami w trakcie nagrywania. Stabilizacja już nawet w tym podstawowym trybie, moim zdaniem zupełnie dobrze sobie radzisz, kiedy nagrywamy powiedzmy idąc lub biegnąc. Jest tu też taka dodatkowa super stabilizacja zwana trybem ruchu, czyli połączenie optyczne z cyfrową. Niestety ona działa tylko Full HD i już nie pozwala przełączać się pomiędzy obiektywami. Jest oczywiście możliwość przybliżenia, no ale już niestety cyfrowego. Niemniej filmy również jak najbardziej w porządeczku, także tutaj Nothing zrobił progres, jest jeszcze lepiej niż było, a i w poprzednim modelu, który przypomnijmy był bardziej średniakiem niż flagowcem, już było całkiem dobrze, to teraz jest jeszcze lepiej. Czas odpowiedzieć sobie na proste pytanie. Tak czy nie? Czy ja polecam Nothinga, czy też nie? Jeżeli chcecie mieć telefon inny niż wszyscy, to zdecydowanie wam go polecam, nie kombinujcie. Natomiast jeżeli zastanawiacie się po prostu nad jakimś tam przyzwoitym, porządnym smartfonem, nie najtańszym, ale też nie za drogim, też możecie o nim ciepło pomyśleć. Robi fajne zdjęcia, ma bardzo dobry wyświetlacz, wygląda świetnie, ma całkiem porządną baterię, chociaż mógłby mieć szybsze ładowanie. Wydajność też jest jak najbardziej w porządku, chociaż jeśli postawimy przed nim zbyt wygórowane wymagania, to telefon się nagrzeje, zacznie trotlować. Interfejs jest sympatyczny, a co najważniejsze, pozbawiony śmieci. A całość jest bardzo apetycznie, ładnie wykonana, zmontowana i, o czym nie wspomniałem, bardzo estetycznie zapakowana, oczywiście ekologiczne pudełeczko. Smartfonowi w tymże pudełeczku towarzyszy prześliczny kabelek USB i prześliczna igiełka do otwierania gniazda na dwie karty nano SIM. A ile trzeba za tą przyjemność oglądania takich ładnych rzeczy zapłacić? Najtańsza wersja tego telefonu 8 plus 128 kosztuje 2990. Dalej mamy 12256 za 3290 i moim zdaniem to jest pierwsza z wersji, którą w ogóle należy rozważać. No i kolejny wariant, ten najbardziej dopasiony dla tych, którzy po prostu uparli się na Nothinga, a chcą mieć flagowiec i tak dalej i mogą położyć dowolną kwotę, no to jest wersja 12512 za 3790. To nadal nie jest poziom tych super drogich telefonów flagowych, to nawet nie jest poziom flagowców, bo flagowce no w tej chwili od czwórki w górę powiedzmy się zaczynają, a ten się myśli tak trochę poniżej. Niby to jest Nothing, niby to jest nic, a jednak jakieś takie kurcze fajne, nie? I chyba poprzestaniemy na tym, że ten telefon po prostu jest fajny. No ja dziękuję wam za oglądanie i zapraszam na kolejne filmy. Trzymajcie się ciepło, cześć!